10 grzechów głównych komunizmu. Komunizm to ekonomiczna ideologia klasyfikowana jako utopijna, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na braku własności prywatnej, kolektywnej, własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr. Sama idea może i nie jest zła i w jakichś prymitywnych państwach trzeciego świata może mieć sens, ale historia zna wiele przypadków, kiedy komunizm niszczył świat i dziś o głównych grzechach rządów komunistycznych. Masakry więzienne, masowe zbrodnie komunistyczne popełnione przez funkcjonariuszy NKWD i NKGB innych sowieckich formacji po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku. Ich ofiarą padali więźniowie polityczni, przetrzymywani na okupowanych przez Związek Radziecki terenach Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i bez Arabii, a także na terytorium Związku Radzieckiego w granicach sprzed 1939 roku. 24 czerwca 1941 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławienir Beria wydał rozkaz rozstrzelania wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w zachodnich obwodach Związku Radzieckiego, których ewakuacja w głąb kraju była niemożliwa. W ślad za tym rozkazem przystąpiono do masowej likwidacji osadzonych. Odbywała się ona w więzieniach, aresztach i obozach, a także na szlakach ewakuacyjnych. Masakra których apogeum przypadało na miesiące letnie 1941 roku, przyniosły prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ofiar, z czego około 30 tysięcy zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. W większości wypadków winą za zbrodnię NKWD obarczono Żydów, którym, zgodnie ze stereotypem komuny powszechnie utożsamiano ze systemem sowieckim i stosowano przezeń politykę terroru. Łagry Łagier bądź łagr to obóz koncentracyjny, komunistyczny, w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac, powodujących często wyniszczenie i śmierć. Od 1930 roku obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim były zorganizowane w system gułagu. Ich liczba i liczebność więźniów skokowo wzrastała, a niewolnicza praca przymusowa więźniów stała się ważnym elementem gospodarki Związku Radzieckiego. Jeśli mówimy o łagrach, to trzeba wspomnieć właśnie o gułagach, czy to jest system obozów pracy przymusowej w Związku Radzieckim, w którym byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Słowo jest akronimem rosyjskiej nazwy instytucji zarządzającej tym systemem. Wielki głód na Ukrainie. Wywołana sztucznie przez komunistyczne władze Związku Radzieckiego klęska głodu w latach 1932-1933 w Związku Radzieckim, która szczególnie nasiliła się na terytorium ówczesnej Ukrainy. Systemowe działania władz sowieckich, które wywołały masowych błód wynikały ze sprzeciwu ludności ukraińskiej wobec wprowadzonej na przełomie 29 i 30 roku przez kierownictwo WKP i władze państwowe Związku Radzieckiego polityki przymusowej kolektywizacji rolnictwa i bezwzględnej egzekucji przez organy państwowe Związku Radzieckiego, narzuconych chłopom obowiązkowych, nieodpłatnych. Kontyngentów dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Rafał Lemkin, twórca koncepcji i definicji ludobójstwa w wykładzie Sowieckie Ludobójstwo na Ukrainie, wygłoszonym w nowojorskim Manhattan Center w 20. rocznicę Hołodomoru, uznał sztucznie wywołany przez władze sowieckie głód na Ukrainie za klasyczny przykład takiej zbrodni. Według różnych szacunków spowodowało to wszystko śmierć 10 milionów ludzi.

Zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa dokonana przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 22 tysięcy obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojskowej Policji na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KCWKP z 5 marca 1940 roku. Egzekucję ofiar uznanych za wrogów władzy sowieckiej NKWD dokonało przez Strzał w tył głowy zbrodni krótkiej. W latach 1940-1990 władze Związku Radzieckiego zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 30 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z cięższych zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. W języku mniej oficjalnym na określenie zbrodni katyńskiej używane są wyrażenia katyń i las katyński. Światowa Rewolucja i to już wcale nie Stalin, ale Lenin. Zakładano światową rewolucję komunistyczną, w tym miała pomóc Armia Czerwona. Wynikiem tych działań była wojna polsko-bolszewicka. Była to wojna pomiędzy... Odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacją Socjalistyczną Republiką Radziecką, dążącą do podboju europejskich państw i przekształcenia ich w Republiki Sowieckie zgodnie z ideologią, doktryną polityczną i programem politycznym rosyjskiej partii komunistycznej i jej deklarowanymi celami politycznymi określonymi jako rewolucja z zewnątrz. Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakceptowanym w wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919-1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były wyprawa kijowska, bitwa warszawska, kontruderzenie z Wieprza, bitwa pod komarowem i bitwa nad niemnem. Wielki Terror. Okres w historii Związku Radzieckiego szczególnego nasilenia terroru policyjnego NKWD w latach 30. XX wieku. W efekcie zaplanowanych i zorganizowanych represji zamordowano miliony niewinnych ludzi, a także prawie wszystkich działaczy partii leninowskiej, wysokich oficerów Armii Czerwonej oraz NKWD. Za jego początek uważane jest zabójstwo Siergieja Kirowa w grudniu 1934 roku, a koniec najczęściej datowany na 1939 rok. W oficjalnej historiografii komunistycznej aż do końca lat 80. XX wieku, określany eufeministycznie jako okres błędów i wypaczeń lub okres kultu jednostki. Wśród społeczeństwa Związku Radzieckiego określany jako Jeżowszczyzna. Usiłowano wiązać okres terroru wyłącznie personalnie z osobą komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa, następnie straconego przez Stalina. Stalinizm. Marksistowscy krytycy Związku Radzieckiego, przede wszystkim Trocki, określali system radziecki jako zdegradowane lub zdeformowane państwo robotnicze, twierdząc, że system państw bloku wschodniego był daleki od komunistycznego ideału Marksa. Trocki twierdził, że klasa robotnicza została przez władze radzieckie wywłaszczona. Rządząca warstwa Związku Radzieckiego, według marksistów, była kastą zorganizowaną w sposób biurokratyczny. Anarchiści twierdzą, że Związek Radziecki stał się zdominowany przez potężne elity, które Działały podobnie jak w systemie kapitalistycznym. Marksistowskie teorie, dlaczego komunizm w Europie Środkowej i Wschodniej nie został osiągnięty, wskazują na takie elementy jak presja zewnętrznych państw kapitalistycznych, względne zacofanie społeczeństw, pojawienie się warstwy biurokratycznej. Jak widzicie, nawet komuniści twierdzili, że komunizm Stalina jest zły. Rewolucja kulturowa. Wychodzimy na chwilę z Rosji, lecimy do Chin. Wielka plorentariacka Rewolucja Kulturowa to wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach, zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnej koncepcji ideowych. Chociaż oficjalnie została zakończona przez Mao w 1969 roku, to faktycznie trwała aż do 1976 roku. Przyczyniło się do, do śmierci wielu ludzi oraz upadku tradycyjnej kultury chińskiej i zastąpienia jej kulturą komunistyczną. No. Prawdziwi Chińczycy musieli uciekać na Tajwan. Polityka rasowa z czystkami rasowymi wiąże się głównie z Trzecią a Związek Radziecki też swoje trzy grosze do tego dołożył, bo w Polsce nadal jest obecny mit do komuny, który może i był aktualny za czasów Lenina, ale Stalin miał już zupełnie inne podejście do Żydów. Okres powojenny związany był z kolejnymi czystkami i sprawowaniem rządów metodami terroru. Tym razem podejrzenia Stalina koncentrowały się głównie na Żydach, których podejrzewał o współdziałanie z wywiadem amerykańskim. Na tym tle doszło do zamordowania w 1948 roku z polecenia Stalina Salomona Michaelsa, przewodniczącego najsilniejszej organizacji skupiającej komunistycznych działaczy żydowskich, Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego 20 listopada 1948 roku. Większość z nich została stracona, a reszta zaś została zesłana głównie do łagrów. 12 sierpnia 1952 roku z polecenia Stalina zamordowano w podziemiach więzienia NKWD w Moskwie łubianki 13 pisarzy żydowskich tworzących w języku jidysz. Antysemicki charakter miała również walka z tzw. kosmopolityzmem, który sprowadzano do demaskowania i usuwania z pracy Żydów. Jednym z momentów kulminacyjnych była tzw. sprawa lekarzy kremlowskich, głównie żydowskiego pochodzenia, których oskarżono o rzekome celowe, niewłaściwe leczenie i uśmiercanie w ten sposób działaczy rosyjskich. Imperializm. Polityka państwa o aspiracjach mocarstwowych, zmierzająca do rozszerzenia ich wpływów politycznych, militarnych, gospodarczych i kulturowych na obszary do nich nienależące. Członków rządów krajów imperialistycznych bądź ich zwolenników nazywa się imperialistami, i choć imperializm to najwyższe studium rozwoju kapitalistycznej w formacji społeczno-ekonomicznej to Związek Radziecki był uważany za imperialny przez wielu działaczy komunistycznych, m.in. Trockiego czernestocze Geware, który tak naprawdę był komunistą tylko do 64. Okupacja wielu państw, tworzenie swoich kolonii m.in. w Polsce oraz wpływ na władzę innych narodów są wyrazami imperializmu i chyba to największa zbrodnia komunizmu, że zamiast rodzić się i rozwijać w danym państwie, na siłę był wciskany innym narodom.